Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 12 odcinku z Risen 3 Władcy Tytanów. Ostatnio żeśmy skończyli przy chatce kucharza. Wykonaliśmy tam parę śmiesznych misji. Według mnie jedna z tych misji, która polegała na szukaniu głupich skarbów, była żałosna. O luj, o jakie są spadki. A to były chyba chwilowe, mam nadzieję przynajmniej. Tu wskoczę? Nie, to on w ogóle nie da rady wskoczyć z wóle. Coś tu żyje. Ja bym to wybił już dawno. O właśnie, wiedziałem, że coś tu żyje. Nie pasowało mi to. Teraz to się wybije. Ło! A jeszcze to mnie umie klepać. Takie coś. O! Ja muszę robić te uniki. No patrzcie, ale ciężko unik, bo... Muszę... No nawet jak zrobię unik, to i tak mnie przeciabiają. Dobre. Takie kombosy sadzi dzisiaj nasz pirat. Jedz sobie trochę. Co tam masz? Kości. A. No właśnie coś słyszałem, takie krzyki tych stworzeń, ale to były gule, czarne gule. Ale już ich nie ma. To na całe szczęście, dobrze, żebym to w ogóle wybił. Ja nawet nie słyszałem tego typa, powaga. Czysta powaga, ja nie słyszałem ani jednego gula. Znaczy, może ich nie zauważyłem, o to chodzi. Ale wybić już wybiłem dawno, dobra. Co do misji, a ta Karigła. Mamy te zwłoki Diffuega i my dalej nie wiemy, kto go zabił. Mamy ten dylemat. Chciałbym tą misję już wykonać jak najprędzej i mieć ją z głowy, ale to mi strasznie utrudnia sytuację, bo jak wykonamy tą misję i jeszcze jedną związaną z planami gubernatora, to po prostu powinniśmy się już z tej Takarigui wynieść. Można coś tu zmarzyć? Nie ma. Czekaj. Mam ci jeszcze tu kości do sprzedania. O, właśnie. Coś jeszcze? Moment, ja jeszcze tej starożytnej wiedzy nie przeczytałem. O, to było to. I nie można przeczytać. Może lepiej ją zostawić, bo ona się może przydać kiedyś tam. Myślę, że to już chyba wszystko było czytane. Dobra, idziemy dalej. Nie będę się zastanawiał ani dłużej. Znaczy ani sekundy dłużej, bo trzeba iść dalej. No po raz ostatni idę do tej Puerta Sakariko. I jak nic nie zrobię, to w dupie mam to i stąd wypływam, bo szczerze mówiąc już całą Takarigłę mam już obcykaną. Wybaczcie, ale oczywiście znów ktoś mi musiał przeszkodzić. Tak to jest momentami. Jak ci ktoś tak mocno przeszkodzi, to potem nie wyrabiasz. Dobra. Myślę, że nie będziesz się patrzył. Nie patrzy się. Zrobię krok więcej. Kurz. Dobra, w dupie cię mam. Skoro mi nie pozwolisz sobie tutaj poszwędać się jak ja bym chciał, to zrobię to inaczej. Dobra. I gubernator jest na górze, mówisz. Nie idziesz? Kurde, on tu idzie. Don't you dare pocket anything. One. What do you think happened to Governor Diffuega? We noticed he was missing one morning. He must have left the camp during the night. What else do you know? Talk to the guards, maybe one of them saw him. This guardian, Horace. The one you're looking for? Yes. What do you know about him?
He's one of those who joined the mages. They called themselves the Guardians. Why'd you lock him up? You'd better ask the Commandant about that yourself. But it doesn't matter now. He's gone. Spoko. I hope you know how to make yourself useful. No przecież ty cały czas mi oznaczasz jako cel. Może mam ciebie zajumać. Kto go wie. Ale jeszcze go nie będę zabijał. Dopóki nie będę znał podstaw, żeby go zabić. You didn't lose anything in Puerto Sacarico, did you? You... Dobra, ten mi gówno pomoże. Tu jeszcze mamy paru strażników. Oi. O, you're z tym jeszcze outside, nie gadaliśmy. What's the situation there? One word. Bleak. Holy shit. Why, what's wrong? Look around you. I've been stuck here for months. I've got to get out of here. Yet anyone who tries to leave without permission is killed. A cię okradnę. Steal from me, would ya? O kurde. O jest. Mogę wczytać ostatni autozapis? Aha, on jest z 2 minut. Dobra, myślę, że go mogę wczytać. Jezu, beznadziejna sytuacja. Z mojej strony. Gdzie mnie wczyta? A, tu. To może w sam raz i dobrze. Nie, troszeczkę mnie to... zamurowało, bo myślałem, że go okradnę. Najpierw zapisz tą grę z łaski swojej. Dziękuję. Teraz z nim możesz gadać. Oj. Dobra. To nie będziemy go okradać. Najpierw trzeba pogadać z nim. You mentioned something about permission. A redeployment order. Sebastiano could still have one in his office. Not for me, but for a soldier that kicked it while advancing into the dark cave. Right. What would you give me if I got you the letter? Give you? Well, everything I own. Good answer. I'll get you the redeployment order. Really? Cheers. A mamy to chyba, nie? Careful. Don't get caught. No, to mamy ten liścik, fajnie. Here's your transfer letter. Amazing. Thanks, mate. My pleasure. No i ładnie. When will you be leaving this island? Now I've got this letter, it can wait. Knowing that I can leave is enough for me. The way it's looking outside, well, I'm probably much better off in here. I guess you've had better days. You could say that again. This island is a powder keg. On the one side, you've got Sebastiano, and on the other, those shadow beasts. And both are dangerous when unchecked. What about Sebastiano? He's usually a very responsible man. He's in charge of the military drills in Puerto Sacarico. But he's gone totally batshit insane. Right. Yeah. That skull cave really changed him. I understand. What do you know about the shadow creatures? Not much. Only that they kill anything that crosses their path. And that they come out of a dark hole somewhere inland. What can I learn from you? What would you like to know? Aha. Muszkiety. Ha. Strzelby. O! O kurde, ale fajnie. To w sumie wykorzysto 2000. O kurde. I'd like to improve my shotgun skill. Alright. Dobra, na razie na raz sobie ulepszyliśmy. Kule odporny, 2000. Luju, ile ty masz skilli tutaj? Rusznikarz, kule odporny. Znaczy, odporny na magię.
W sumie to też się może przydać. I'm not good enough yet. Aha, to jeszcze nie możemy mieć tego skilla. Gorzelnictwo. Ciekawe to by było. Jeszcze tego rusznikarza bym się nauczył. Show me how to manufacture firearms. Got it. Jeszcze jest coś takiego jak kuloodporny. I'm really not that good. Dobra, chyba starczy na razie skilli. What do you say? Dobra, trochę kasy wydaliśmy, ale szczerze mówiąc opłacało mi się. Dobra, teraz tak, tu masz jakieś ostrza. Sprawdźmy, jak one są dobre. Muszkiet inkwizycji. 600, kurde. Pistolet, tu słabiutki. Kurde, weź sprzęt, najlepiej tak będzie łatwiej. Pistolet. Pierścień łucznika, strzelby i muszkiety. Za tysiak. Kurde, szkoda kasy wydawać. Tu ma 100 naboi, ale my mamy już trochę tego. Czyli, a ile mamy śrutówek? Od tego zacznijmy. Śrutówek mamy tyle, no to w sumie to na razie nam starczy. Nie potrzeba nam nic więcej do szczęścia. No i dobra, w sumie to wszystko, bo to nie widzę, żebym miał tu coś potrzebnego za bardzo mnie. Dobra, to dzięki póki co. Nieco skilli opanowanych, kolejną misję sobie wypełniliśmy. Ale dalej trzeba się zająć tymi zwłokami Difuego. No to był ten sam typo. A co z nim? Where did you hide the good stuff? The good stuff. Tak. I bet you don't eat the stuff you serve to others. Fine. Here. Now keep quiet. No, dziękuję. Dziękuję. Super. List. No pro. A, czyli to co w sumie zawsze. Jeszcze nic przydatnego. Okej, dobra. To teraz tak. Szukamy jeszcze innych ludzi. Mamy umiejętność różni. No właśnie, mamy jeszcze schematów. Bo już mamy zdolność rocznikarstwa, ale zdolności nam brak. I'm watching you, mate. We'll be ready when the shadows attack. Ten nam gówno pomoże. We fought the shadows, yet still they come. Ten tym bardziej nam nie pomoże. Takariga, tom pierwszy. Kurde, to jest książka. Musiałbym ją jakąś ukraść. To jest do wzięcia. Kurde, nie. I teraz weź. I teraz ją weź tylko. Nikt tu nie idzie? Okej. Super. Teraz można to zapisać w sumie i przeczytać jednocześnie. Gdzie mamy tą książkę? Ale ją znajdziemy i poczytamy. Aha, dobra. Znaczy wy sobie możecie poczytać. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. What in the gorgeous name is going on here? Zwój z zaklęcie. Kurde no. Tyle rzeczy jest tu do ukradnięcia. Dnięcia i no nic nie możemy wziąć, bo te dwa głąby przy chlasty będą nam przeszkadzać. Co tu jest? Just dropped in, did ya? Kamień teleportu. No szkuźwa. Dobra, i idźcie Lulu, idźcie Lulu, dobrze by było. Dobra. What in the gorgeous name is going on here? Dobra, tego chyba już nawet nie damy rady wziąć. Tu się napij nieco wody. No i dobra, i co będzie z tym Difuego, bo ja już nic nie wiem. Czy to tak ma zostać? Czy coś z tym trzeba robić? We're watching you, civilian. Dobrze. Jaki ważniak. Kurde. Nie no, trzeba pogadać ze wszystkimi żołnierzami, może któryś z nich będzie wiedział na temat tego Difuego.
Shut your trap and march. A nie chciałbyś po pysku? Masz ty szczęście. Oj, who invited you? A czekaj, ja bym cię tak spróbował zabić. Moment, zapiszemy sobie na przykład. A zróbmy sobie nowy save. Zobaczymy, czy to podziała. Put that thing away. O kurwa. Ktoś to zajebał. Chodź, chodź tu. Udło. Chodź tu. Co? O kurde. See what happens when you piss people off? Ała. Jak mnie powalił. No żeby go... Nie, ja go spiorę. Spokojnie. Ja go spiorę za to. Oj, nie. Just dropped in, did ya? Put that thing away. Tak nie będzie. Chodź to. Odło. Co ty myślisz? Coś cienko strzelasz. O, zrobił unik teraz. Luka trupiony u mnie. A, nie da rady. LOL! Przecież to go powinno już od razu zabić. O, trochę złota. A, ten utracił tylko przytomność. Ale jebać to. O, dzięki. Ja tylko właśnie chcę rzeczy materialne. I need a lockpick. Nic więcej. I jeszcze jeden lockpick. Nie da rady. Nie da rady, kurde. Coś jeszcze? Takiego ciekawego? O, trochę bimbru jest. Coś tu jeszcze macie na pewno. O, ten dzbanek. Dobra. Chyba puściusieńko już. Okej, okay, dobra. Nie, po prostu sobie ubiliśmy tego żołnierza, jakby gdyby nigdy nic. Ja sobie to nadpiszę, ten 19 save. Bo on jest takim chwilowo zapasowym, ale on będzie potem bezużyteczny. A ten ma nam coś do powiedzenia? They'll get us all. Aha, dobra, cieszę się, że tak myślisz pozytywnie. Don't keep me from my work. Don't keep. Dobra. Serio mu nie będę zawracał głowy. Bo jeszcze mi coś powie. Nie od rzeczy. Będzie kapował. Ty, a czy przypadkiem nie idzie ten żołnierz, co go ubiłem? Nie, myślałem. Ciekawe jak mnie zaobserwowali, skoro pobiłem jednego z waszych. Interesujące. A ten pewnie pogniewany. Shut your trap, Mark. A, ma na mnie wyjebane, okej. W sumie też mam na niego wyjebane, ale kurde! Dajcie mi jakieś ważne informacje. Nic nie macie? Co za szuje? Ten też nic nie ma. Dobra, już z nim gadałem, to już bez przesady. One more. A, dobra. Czyli on mi nie pomoże w ogóle. Kiepsko. Bardzo kiepsko. To wychodzi na to, że trzeba będzie zabić komendanta. No, ja innego wyjścia nie widzę. I to będzie jakby mój save. Ten 19, póki co. Komendanta trzeba będzie zatłuc. Na śmierć. Dobra, jeszcze raz tu zrobimy save'a na 19. I trzeba komendanta chyba zadupić. Put it away. A tak, kurde, giniesz. Come on then. Not now. Will you stand still? Get stuck in. O kurde. Ty, jaki skiller. Good. Don't let up. Ja go zaraz zjadę.
Proszę ja was. Przecież on nie będzie mi tu sprawiał żadnego zagrożenia. Ale kurwa, skilla ma. Chodź tu. Stop! What are you waiting for? Czekaj, jeszcze raz, tak fajnie. Dobra. Zajebiście. Już jest cichutko. Czemu nie mogę tego... Aha. A mogę go dobić? Dobra. There's no reason why I hope you know how to behave in someone else's house. There's no reason why I should talk to you. Okej. No, dzięki za złotko. You did. A nie mogę tu czegoś przypadkiem szukać? Mogę jednak. Na chwilę, tak. Na szybko. Nie chcę spać. Kurde, ty jesteś normalny. Szybko przeszukuj, szybciutko. Coś chyba jeszcze. Dobra, nieważne, póki co robię cięciem. Okej, ktoś się bawił na TS-ie ze mną. Pozdro. Czyli ta cała bitka jednak nie ma najmniejszego sensu. Więc nie warto tu się z nimi bić. No cóż, nic nam nie zostaje, jak tylko to olać. A co właśnie z tym? Dalej nie wiem, gdzie są te plany. No jest po prostu źle. No, w domu gubernatora, no to... Gdzie mamy jeszcze jakiś dom? W domu gubernatora, no. Dom gubernatora. A właśnie, może tamten dom? Ty, no trzeba zobaczyć. Tam idę po raz ostatni. Jak nic nie znajdę, olewam to. Dobra, zamknij się. Ja tam idę po raz ostatni. Z własnej woli. Jak nic nie znajdę, to ja to w dupie mam. I stąd uciekam. Jak najprędzej. Dobra, już tu jestem. Okej, okay, trochę zadyszany. Ja tu trzeci raz wbiję i sprawdzam dokładnie każdy szczegół. Może coś tu jednak jest. Coś, co mogłem pominąć. Dobra, tu nic nie ma. Wbijam tutaj. Sprawdzam. Jak coś się nie znajdzie, to się nie znajdzie. No tutaj to musi być, jak nic. Ile mi jest potrzebne do... A, to jeszcze 10. Skilla na zręczność. Oj, mało jest tego. No tu muszą być te plany, no. Tylko my na razie nie mamy tej zdolności, no. Innego wytłumaczenia to nie mam. Tu muszą być te plany gubernatora. Dlatego póki co chyba olejemy to wszystko. Zapiszemy tu grę. Okej, i stąd po prostu się wynosimy, no bo co ja mogę zrobić tu jeszcze? Nic mi innego nie pozostaje. Jak po prostu już zacząć płynąć na Antigua. Spróbujemy tam. Czas już w sumie chyba najwyższy ruszyć do jakiegoś innego miejsca. Tak tu jest nudno i smętnie. No po prostu mam dość tego miejsca, krótko powiem, no. I zwięźle. Jak teraz się stąd wyniesiemy szybciej, to dotrzemy w krótkim czasie do Antigua. Dobra, już niedaleko. Tylko trzeba zasięgnąć tego naszego kumpla Kostucha i jego łodzi. No i po prostu ruszać w drogę. W tej Antidze to ja już nie widzę, że w tanka, jak to się nazywało?
Taka rigła. W Takaridze już właściwie nic nie będziemy mieli ciekawego do szukania. O. A to dziwne. Nie wybijałem tego? Wychodzi na to, że nie. No to, przynajmniej będzie jakiś exp. Dobra, posprzątane. A, nie wiedziałem, że tu jeszcze coś będzie. I tu jeszcze jest jakaś roślinka. Tu jeszcze są. Proszę, ja was. No i już będzie po tobie. Może się zdreskiły te stworzenia? Można zwiększyć cwaniactwo. Ale to tylko cwaniactwo. Ja na przykład chcę sobie zwiększyć, nie wiem, zręczność. Żebym mógł się nauczyć tych skrzyń otwierać. Ale na razie tylko tyle mamy. No to w sumie i tak jest dobrze. Do tego czekam, muszę się dostać. O, dobra. Stąd go chyba nie wyczajmy tak łatwo. I tak mamy dużo żarcia, więc w sumie... skąd się te kraby wzięły? Ja tu w ogóle byłem? Więc nie, trzeba to wybić. No to mi się nie podoba w sumie. Dlaczego ty to budujesz? Tego nie czaję tej prostej sprawy. Dlaczego ty budujesz to wszystko? Właściwie prawie wszystko. Ło. Ło. Patrz, patrz go. O kurde. Teraz już nie jest za fajnie. No patrz, jeszcze się umie bronić na koniec. Dobra, poszło. Teraz twoja kolej. Te młode. Piaskowia i gówno. Dobra. Rębaj to. Rębajło? Lol. O kurde. Zdechniesz mi w końcu. Poszło. Dziwne, że tu się stworzenie jeszcze porespiły. Ja chyba w tym miejscu jeszcze nie byłem. Takie mam wrażenie. Albo mi się zdaje przynajmniej. To gdzieś tu muszą leżeć jeszcze małże w takim razie. No patrz. Jeszcze tutaj nie byłem. Ale w sumie, skoro teraz mam okazję przeszukać ten teren. Ale przecież mam wrażenie, że ja już to niszczyłem. Ale dobra. Mniejsza z tym. Alright. O, dobra, jest akurat przynajmniej jakaś jedna perła. O, tu spadki FPS-ów lubią być. Tu coś się pali. To chyba tego człowieka już widzieliśmy. Dobra, niech już te spadki się ogarną. Nie, nie ogarną się jeszcze, no fajnie. Dobra. Dobra, już startu tych spadków. Dobra, czyli jakiegoś kawałka terenu mogłem zapomnieć wybić. To fajnie, naprawdę. Cieszę się niezmiernie. Ale dobra, skoro wszystko wybite na 100%, to w sumie nie powinno być już problemu, abyśmy się mogli już kierować w stronę Antigły. Tak szczerze mówiąc. Dobra, mamy autosave'a. Można się już kierować. Okej. A, to sobie skorzystamy z tej łodzi. Dlaczego by nie? No i dobra, uciekamy. I'm roasting out here.
Dobra. Na pokładzik. I dobra. W sumie można już tu uciekać. O, mamy tu Horasa. What do you think about this place? The Inquisition. I think they've seen better days. Funny, they always fall flat on their faces when push comes to shove. As if they were cursed or something. Well, perhaps they should rethink their stale and inflexible ideals. I'm starting to get worried about you. You look terrible. How about you lie down for a few hours? I already tried. It's no use. Why not? What's going on? I have nightmares. Listen, I'm your doctor, not your shrink. It felt so real. I was an empty shell, walking through a bleak wilderness with no idea where to go. Ah, that's what you're talking about. Well, you'll have to get used to it. It felt as if time had stood still. I was suffocating. You no longer have a spirit, and you turn more and more into a minion of the underworld. Have you already forgotten? I had a dream about a man called Mendoza. What? You don't mean Mendoza the Inquisitor? You know him? Who doesn't know him? A real Inquisition bastard, I can tell you. And anyone who didn't obey his orders was very quickly removed. They say he raided along with the pirates. That's bullshit. Why should a highly decorated Inquisitor make a pact with the pirates? No idea, but he's long dead now. It's funny that you're talking about him. I thought I saw one of Mendoza's ships recently west of Tyrannus. You were It's moved. It's probably just a coincidence.